W najbliższych dniach odpoczniemy od upalnej i groźnej pogody. Silne burze wrócą do Polski dopiero w niedzielę. Celestyna Grzybyta, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Rozpoczynamy od nocy, a ta zapowiada się spokojna i też chłodniejsza niż minione, bo z temperaturą od 12 do 15 stopni. W nocy popada tylko miejscami na wybrzeżu, w Zatoce Gdańskiej, ale jeszcze też początkowo na południowym wschodzie i tutaj nad ranem może być mglisto. Jutro przed południem miejscami w regionach południowych zachmurzenie będzie duże i w pasie od Górnego Śląska po Podhale może jeszcze popadać deszcz. Przelotne opady będą pojawiały się też miejscami na Warmii, ale też na wybrzeżu, a nad resztą Polski ma być dużo słońca. Najwięcej błękitnego nieba będzie w pasie od ziemi lubuskiej aż po Mazowsze. Na termometrach około godziny 10 od 18 do 21 stopni. Po południu przelotne opady możliwe są od Pomorza po Podlasie, ziemię łódzką, ale też miejscami na południu kraju. Od Górnego Śląska aż po Małopolskę mogą się pojawić też burze, ale one nie powinny być tak silne jak ostatnio. Temperatura też będzie niższa, bo maksymalnie do 24, być może 25 stopni na wschodzie. Silniejszy wiatr jedynie nad morzem i podczas burz, a poza tym umiarkowane ciśnienie bez większych zmian. Po południu w Warszawie spodziewamy się 1002 hektopaskali. W środę będzie sporo słońca, a przelotny deszcz może się pojawić od Pomorza i Kujaw po regiony północno-wschodniej część Mazowsza, a także na południowym wschodzie. Lokalnie po południu na Mazurach i na Podlasiu niewykluczona burza. W czwartek słonecznie, więcej chmur tylko od Pomorza Zachodniego po regiony południowo-wschodnie i w tych obszarach, a także w Karpatach punktowo pokropi. Jakość powietrza w kraju jest na ogół dobra i bardzo dobra. Więcej informacji wieczorem. Do zobaczenia.